W dolinie muminków padał deszcz. Wyglądało to, jakby ktoś wyciągnął z nieba korek, a później go zgubił. Wszystko tonęło w strugach wody. Mamusiu, mogę wziąć na chwilę? Oczywiście. A mogę wziąć to? Muminku, po co ci te wszystkie rzeczy? To tajemnica. Tajemnica? Możesz wziąć słoik, ale sito proszę zostawić. Dobrze. Ojej, przeklęty deszcz. Jak ja, paszczak, teraz wyglądam. Paszczaku! A? Dzień dobry, muminku. Ale ta woda mętna. Co masz zamiar robić? Chciałem trochę poobserwować. Cieszę się, że i ty zainteresowałeś się botaniką. A mogę wiedzieć, co będziesz obserwował? Niedawno widziałem tu wspaniały okaz raka. A więc młodzieńczy zajmujesz się zoologią, która mnie nudzi. O, jest tam. Mam raka, nieboraka! Ojej! Co to? Tatusiu! Co się stało? Nic takiego. Prawda, że po deszczu wszystko jest takie świeżutkie? Prawda. Pójdę do włóczy kija. On powinien to zobaczyć pierwszy. Muminku, co tam chowasz? Nic takiego. Nie myśl, że uda ci się to ukryć przede mną. To pusty słoik, który dała mi mamusia. Widziałam, że w nim coś jest. Wcale nie. To dlaczego go chowasz? Niech to gęś kopnie, musiałem natknąć się na małą mi.
maluszku, ty musisz być małym smoczkiem. Pewnie spłynąłeś do kałuży razem z deszczówką. Na pewno jesteś ostatnim smokiem na ziemi. Fantastycznie! Mam nadzieję, że cię nie przestraszyłem. Odkręcę pokrywkę, żebyś miał czym oddychać. Prawda, że teraz lepiej? Wiesz, będziesz kochanym maleństwem, Muminka! Ojciec! Dlaczego mnie oparzyłeś? Zawsze marzyłem o swoim zwierzątku. Będę się tobą opiekował. W nocy będziesz spał ze mną na mojej poduszeczce. A jak podrośniesz, będziemy się razem bawić i pływać w morzu. Chcesz? Ojej, pewnie jesteś głodny. No jasne, zaraz ci coś przyniosę. Pod łóżkiem mam pudełko ze słodyczami. Trzymam je na wszelki wypadek. Proszę, same pyszności. Owadożerny! Chodźcie do jadalni, obiad na stole. Idę! Zaczekaj na mnie, zaraz wrócę. Tylko bądź grzeczny. Wreszcie mam swoje kochane maleństwo. Moi drodzy, dlaczego jeszcze nie ma Ryjka? Kopię robaki na ryby. Zaraz przyjdzie. Zaczniemy bez niego. Za to z tymi, którzy trzymają tajemnicę w słoiku. W słoiku? Tak, i to taką, która ryczy. Popatrzcie tylko, co znalazłem na brzegu kałuży. Moje sito. Dziękuję ci, Ryjku. Muminku, dlaczego je wziąłeś? Prosiłam, żebyś nie brał. Przepraszam, wziąłem niechcący, a potem tak się ucieszyłem, że znalazłem coś... Teraz już chyba wiecie, kim są ci, o których mówiłam. Czy udało ci się coś złapać tym sitem? Pewnie, że się udało. Ukrył to w swoim pokoju. Skarży pyta. Skoro Muminek nie chce o tym mówić, należy to uszanować. Oczywiście, bo jego tajemnica gryzie. Nie zmyślaj, co, ugryzła cię? Niech spróbuje, to się odgryzę. Muminku, czy twoja tajemnica naprawdę kąsa? Ależ ona nie może być groźna ani niebezpieczna, skoro mieści się w słoiku. Z tego wniosek, że ci, o których mówiłam, trzymają w słoiku skorpiony albo pijawki, bo są małe. Albo jeszcze gorzej, jadowite stonogi, które co tydzień mają młode. Setki młodych, głodnych, jadowitych stonóg. Ani się obejrzymy, jak nas wszystkich pozjadają. Wiem, co mówię, przekonajcie się i to już niedługo. To wcale nie jest stonoga. Jeśli się okaże, że to jest stonoga kosmiczna? Przecież żyjemy na Ziemi. Tatuś Muminka ma rację, mogła spaść z deszczem. Oczywiście, zwłaszcza, że wczoraj przez cały dzień lało. I nie był to zwykły deszcz, prawda? Pewnie, że nie. Kałuża zrobiła się jak jezioro. O co chodzi? To nie stonoga. A więc jesteśmy na właściwym tropie. Cieszę się, że to nie stonoga. Nie cierpię stonóg. Zasnął. Pójdę poszukać włóczy kija. Mamusiu, mogę iść poszukać włóczy kija? Już skończyłeś? Tak. I proszę, nie pozwól nikomu wchodzić do mojego pokoju, bo nie odpowiadam za konsekwencje. Dobrze. Nikomu nie wolno zaglądać do pokoju Muminka. Włóczy kijowi powie, a nam nie chce. Kiedyś się dowiemy. Najlepszy przyjaciel jest najważniejszy.
Hej, włóczy kiju! Hej! Łowisz ryby? Z kart mi wyszło, że jeżeli złowię 5 piskorzy, to wybiorę się w podróż na południe. Na południe? Chyba żartujesz. Nie żartuję, jestem przesądny. Ale przecież do zimy jeszcze bardzo daleko. Pamiętaj, że karty nigdy niczego nie mówią bez powodu. Nie możesz mi tego zrobić. Jeśli odejdziesz, poczuję się bardzo samotny. Z kim będę rozmawiał? Komu wyjawię swoje tajemnice? A, chodź ze mną. Muszę ci coś pokazać. Teraz? Tak. Trudno, ryby muszą poczekać. Nie zawracaj sobie nimi głowy. No przecież muszę złowić 5 piskorzy. Włóczy kiju, od tylu lat jesteś zapalonym wędkarzem, a nie wiesz, że po deszczu ryby nie biorą? A, chyba masz rację. A co chcesz mi pokazać? Chodź. Oj. Czy widziałeś kiedyś smoka? To chyba oczywiste, że nie. Przecież smoki wyginęły tysiące lat temu. A co byś powiedział, gdyby okazało się, że niedaleko żyje sobie malutki smoczek? Nie uwierzyłbym. On mieszka w słoiku i zieje ogniem. Znowu fantazjujesz. No nie wierzę w nic, czego nie mogę zobaczyć, a jeśli już zobaczę, to uwierzę, choćby to było coś najbardziej zwariowanego. Gdzie on jest? Mamusia obiecała, że nikogo tu nie wpuści. Nie ma. Ojej, nie zmyślałeś. Co? Jest. To najprawdziwszy smok. Jak on tam wlazł, żeby tylko nie spadł, bo zrobi sobie krzywdę. Zaczekaj, mam pomysł. Zaraz cię zdejmę, nie bój się, malutki. Wszystko skończy się dobrze. Muminek obiecał opiekować się tobą. No już, chwyć siatkę, a ja cię zdejmę. Ostrożnie, powolutku, nie bój się. Włóczyki mi pomoże. Muminku, to chyba nie jest najlepszy pomysł. On jest wyraźnie wystraszony. Zostawmy go w spokoju. Jak będzie chciał, zejdzie. O ile wiem, smoki są bardzo samodzielne. Ale on jest jeszcze taki malutki. No chodź do Muminka, chodź. Złaź jeszcze nie. O. A! O! Patrz, on lata. Lata, mój smok umie latać. Nie tak szybko, bo zrobisz sobie krzywdę. Uważaj, nabijesz sobie guza. Ajej. Miałeś rację, on jest mądry. Śliczne, śliczne, kochane stworzonko. Zdaje się, że cię polubił. To naprawdę niezwykła istotka. Jak ten maluszek ma na imię? Zwyczajnie smok. A ja wam mówię, że on wcale nie jest taki kochany. To prawdziwa dzika bestia. Zupełnie jak mała Mi, prawda? Tak uważasz? Uspokój się! Najwyraźniej nie lubi uszu. Z wyjątkiem uszu włóczy kija. Ciekawostka. Smoku, dlaczego nie gryziesz uszu włóczy kija? Widzicie? On wyraźnie usiłuje podgrzać włóczy kijowi kawę. Kapitalne! Przydałby się nam do rozpalania ognisk na majówkach. Wystarczy, dziękuję. A jak urośnie, to będziecie go mogli zainstalować w piwnicy jako piec do centralnego ogrzewania. Co ty wygadujesz? Odciep się ode mnie, wstrętna mucho!
się, że chcesz zjeść jego muchę. Lepiej niech on się do mnie nie zbliża, bo Bożko tego pożałuje. Kochane maleństwo, chodź do Muminka. O! Dziękuję za kawę, była wyśmienita. Darujcie, ale muszę już iść. Jeszcze się udusi. On lubi tylko włóczy kija. Wszyscy go bardzo lubimy. Wyjątkowo głupi smok. Wcale nie jest głupi! Muminku, może byś zabrał smoka do swojego pokoju, co? Nie. Tak będzie lepiej. Ach, ciekawe, czy kiedyś do nas przyleci. Szkoda, że go wypuściłeś. Mogliśmy założyć opaski na uszy. Jak chcesz, możesz go odwiedzać u włóczy kija. Ale niestety, niedługo już włóczy kij wybiera się na południe, a smok na pewno za nim poleci. Nie płacz, mój kochany Muminku. A to historia. Po co tu przyleciałeś? Wracaj do Muminka. Słyszysz? Asio! Muminek już zdążył przyzwyczaić się do ciebie. No jesteś sympatyczny i miło byłoby wędrować z tobą, ale nie chcę sprawiać przykrości Muminkowi. O, jeszcze jedna. To już piąta. Pora ruszać. Złowiłeś coś? Trochę. Daleko płyniesz? Bliżej niż bym chciał. Pewnie jesteś głodny. Zjesz to po drodze. Niech sobie żyją. Co chcesz w zamian? Drobną przysługę. Zabierz to jak najdalej stąd, a potem zdejmij pokrywkę. I po prostu zostawić? Tak, tylko jeśli mogę cię prosić, znajdź takie miejsce, w którym jest dużo much. A co jest w tej bańce? Smok. Smok w bańce na mleko? Bo jest młodziutki. Coś podobnego. A czy on gryzie? Czasami, więc na razie nie zdejmuj pokrywki. Ale jak go zostawisz gdzieś na brzegu, otwórz, żeby sobie nałapał much. Zrobię to dla ciebie, chociaż nie lubię piskorzy. Pieczone są niezłe! Włóczy kiju. Muminek? Gdzie on jest? Jaki on? Mój smok. Musiał do ciebie przylecieć. Nie było go tutaj. Myślałem, że śpi w twoim pokoju. Wypuściłem go na wolność. Wiesz, Muminku, ze smokami to nigdy nic nie wiadomo. Słyszałem, że tak naprawdę to im zależy wyłącznie na wielkich, tłustych muchach. Złowiłeś 5 piskorzy? Nie, miałeś rację, po deszczu ryby nie biorą. Naprawdę? Tak, a więc zaczekam do zimy. Zostajesz z nami? Aha, jestem przesądny. Postępuję tak, jak mi radzą karty. Zostajesz! Zostajesz, włóczyki, zostaję! Cudownie, wspaniale! Chyba niepotrzebnie pomalowałem spławik na czerwono. Najwidoczniej odstraszał ryby. Wracamy? Tak! Ten smok nie był najmądrzejszy. Jak wszystkie małe smoki. A poza tym nie nadawał się do trzymania w domu tak jak kot. Masz rację.
Ale jak zaczął szaleć w jadalni i mało mi ugryzł w ucho, to było bardzo śmiesznie, co? Muminek był bardzo szczęśliwy, że Włóczyki zostanie z nim aż do zimy. A jeśli chodzi o smoka, komu zależy na tym, żeby go kochał jakiś...